Pani Marszałek, Wysoka Izbo. W dniu dzisiejszym mieszkańcy Świdnicy, miasta, którego miałem zaszczyt być przez wiele lat prezydentem, zostali zaskoczeni, zasmuceni informacją, że oto w niektórych mediach w Izraelu pojawiła się informacja o rzekomym zdewastowaniu, sprofanowaniu cmentarza żydowskiego w Świdnicy. Smutek i ból jest tym większy, że jest to informacja absolutnie nieprawdziwa, tak zwany fake news. Zdjęcia pochodzą z zupełnie innej miejscowości. Zdjęcia dotyczą zupełnie innego incydentu i zdjęcia pochodzą sprzed kilku lat. Cel pojawienia się tego artykułu przy ostatnich napiętych stosunkach, które wywołują wypowiedzi niektórych polityków, no jest bliżej nieokreślony. Wydaje się, że jest to jakiś ukryty cel polityczny, ale jest to wyrządzenie ogromnej szkody mieszkańcom, którzy są dumni z miasta tolerancyjnego, miasta otwartego, miasta, które szanuje dorobek wielu pokoleń, dorobek wielu kultur, które wpływały na silną i piękną pozycję historyczną Świdnicy. Chciałem w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować Ministerstwu Spraw Zagranicznych za bardzo szybką reakcję i oprotestowanie tego zjawiska. Mam nadzieję, że to incydent, który się więcej nie powtórzy, a mieszkańcy będą dalej dumni swojej wielokulturowej, wielowyznaniowej historii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i ostatnio...